Cześć, siemaneczko, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Cytrus, a z nami jest Światek 6. No siemaneczko, witam was, witam was. No siemaneczko, to jest 32 odcinek z Farminga Simulatora i tyle. No i tyle. I jest ładne zadanko, więc Cytrus musisz je zarobić i mamy 2/3 z tych 30 tysięcy zarobionych. No to czekaj, no bo trzeba traktora, tak? No to weź tego, co mam tutaj przy przyczepie. Bo tam od siewnika nie zabieraj. Bo nie mamy żadnego wolnego. Pyk. Nie. Mamy tylko dwa traktory. No właśnie. Po bidaczku, ale dajemy radę. Zaraz, jak sieknę taką premium, to jest zła mała, co to będzie. No 20 tysięcy na pewno będzie. Nalejcie. Więc jeszcze tam nie tego, jak coś to nie odwoź ciągnika, bo no, wiesz, że lubi być pod rząd kilka zadanek z trawą. No, no. Więc po prostu go nie ustawiam. No. Fajnie by było, jakby tak spięć się pod rząd trafiło z tym trawą. No, masz dalej. Bądź dalej? Marz. RZ. Marz nie mnie ta. Majster, marznij mi tutaj pędzlem, bo nie dociągłem do końca. Farby mnie zabrakło. No. Chciałem to ze śliną rozciączyć, ale... Ale nie wyszło, zabrakło i tak. Sucho w ryju. Za dużo orzeły się wypiło. Ja taki czarodziej, że z 5 litrów farby robiłem 5% rozpuszczalny tego. No, też farby, tylko o mniejszym stężeniu. Taki ze mnie czarodziej. Mam nadzieję, że tam są... Są... Są kosiarki na polu. Są... Znaczy na polu, na boisku. Bejsbolu. Na boisku. I owszem, ta zgadza się. Co do centymetra odmierzone. A słyszałeś, że tego separatyści zbombardowali stadion na Ukrainie, ten główny? Doniecku? No, słyszałem. Ale to już to wojna leci. No on w sumie już jest, ale... Jakoś tak bez obrony w sumie. No, zaczniesz się i interesować, jak do Polski dojdzie, bo planuje wszystkie kraje nadbałtyckie. Ja mu dam. On tak mówi, że to jest potęga. No, ale w ogóle, że tak powiem, gdzieś były, że tak powiem, wywiady, słyszałem, robili porównanie. Wojska na wschodzie, w Polsce mi chodzi. Wojska na wschodzie, wojska na zachodzie. I mówią, no i że co? Czym dalej od Ukrainy, tym bardziej się boją. No wiesz, że to sobie. No jeśli są tam, co ci, co są blisko Ukrainy, też te powiem, bo się za bardzo nie boją, że zaatakują, nie? No bo wiedzą, że tak może być. Ale a ci, co tutaj, że tak powiem, coraz bardziej właśnie w naszym kierunku, tam w kierunku Szczecina, to coraz bardziej się boją. Bo są, człowieku, niemieckie, francuskie pieski. Przecież to co ty myślisz? Przecież wschód zawsze miał trudniej i do dzisiaj ma dosyć trudno. Nie mówiąc o Przemyśle i tak dalej. No sama historia, jak to było? Myśleli, że ZSR jest naszym przymierzeńcem, a on jeszcze nas atakował od wschodu. To nie dość, że musiał zachód przed Szwabami bronić. To jeszcze trzeba było wschód. To tam są tacy ludzie właśnie. Ty też jest ten, jak będzie, że tak powiem, z Anglią, nie? Tak jak to było podczas II wojny światowej, jak z Butali. Nie mówiąc jak o Francuzach już, nie? No, Francuzi, na te sprawy. No. Anglicy dopiero pomogli, jak ten cały kanał ich Lamasz też zaatakował, nie? Hitler. Dopiero jak, że tak powiem, dowiedzieć, bo tam niby Hitler ich, że tak powiem, przykupił, nie? Żeby Polaków, że powiem, zostawili, a i zawarli sojusz z Hitlerem, a kuźwa Hitlerczami ich później zaatakował. No. Więc wiesz. A potem Winston Churchill dał im mu popalić. No. Dobra. Mamy kolejny. Także tyle to by było z historii dzieci. Możecie już liczyć na dwójkę z kartkówki. Okej, czekaj. Idę wysypać. No nie mogę wytrzymać, no przecież to jest takie dziadowsko. Ludzie. Sakra, już się tak stęskniłem za serwerem, jak ja stawiałem, kurczę, zero, nic nie było. Czyściutko, no bo już ty miał później pamięć. Ciągle. Ja miałem wtedy o wiele. A teraz ma Very Games i ja mam. No właśnie, to jest ten ból. Z takim szwabskim fitym, wadziewnym. O, ile to ma? 11 premii dostałeś. A 12 plus tego, więc 23 łącznie. Dobra, możesz przyjechać jakimś tutaj ciągnik wziąć i tego, bo mi się kończy tutaj przyczepa, już się skończyła. No już tutaj wziąłem ciemnik na razie, zastopowałem. Wziąć tutaj to odebrać. Już kończę.
Jedna przyczepa widzę też w sumie, że tak powiem, troszkę mało. Zawsze, jestem starszy. Przyczepa druga, ale na razie mamy cele. Gdzie ja pojechałem? Tylko że... Cele ważniejsze troszkę na razie są. O, masakra. Ty jadę, jadę i się budzę, a przyczepę już minąłem. Nie, bez kitu, tak się nie mogę doczekać tego LS-a 15 tej. Dobra, wiek. Przestań już. Jak się będzie stać, żeby kupić już na piracji? Jest. Tak słabo klikacie w reklamy. Idę w kraju. Brak hajsów z głową. No i naprawdę, no, jakby chcieli, to by się postarali. I tak nie ma co narzekać. Kto dziecko co do garnka włoży? Cieszyć w ogóle, że cokolwiek jest. A, Bogu dziękować, że jesteśmy zdrowi. Ty, ale ty 67 ton prawie, że... No. Co jak dam 47, nie 67. 47 i... powiem ci, byczo. Ja już mam tutaj prawie, że setkę znowu. Czyli będzie gdzieś około 18 tysięcy. No, no i dobrze, no, no, i dobrze, się... i będzie już 40 zarobione. Yeah. Czyli ponadprogramowo, jak to się mówi. Wyrabiamy się z normy. No i już zadanko. A gdzieś kum normę odstawiamy na drugim kanale a propos? Jeśli chodzi o wyświetlenia? Widziałem. 330% już. I to z każdym dniem jeszcze zostało z tydzień się. Na głównym tak samo, na głównym 225% lepiej jest. No, czyli 1/4 z masakry. Ale za dobra, dobrze. Ja lecę za Danko. No, leś. A i dobrze. Co ma być źle? Jestem ciekawy, ile to by było procent, jakby był taki skok z miesiąca, że tak jakśmy zaczynali na drugim kanale, czyli powiedzmy 40 tysięcy i prawie, no, powyżej 2 milionów. Tak jak na głównym, to by było, nie wiem, za 3000% jak nie więcej. Więcej, gdzie? Czekaj, 2 miliony na... 2 miliony na... Gdzie ja mam? 40 tysięcy. Serio? Biłem się? Ja się wjebałem w drzewo. A ja nie mogę by... O! Polecimy jak... Co ta kółka tylko Parkinsona stało? Dlaczego nie mogę? Dobra. Jestem. Dobra, przejdziemy. Jest moc, jest siła. Yeah! Okej. 50 razy więcej, czyli 500%. Tak? Nie, 5000%. 500% jest wtedy, jakby było 200. 50 razy lepiej, o tak, ja ci powiem. A ty to z tego, że tak powiem, procenty wyliczaj. Co? No to 50 razy 100 to ile to jest? 5000. No. No, no. To 5000%. 5000% lepiej, no. Dobrze. Cie. Matematyka. No, pani D. No, no właśnie, czego ty się spodziewasz? Pani D, pamiętasz jak mi wziął odpowiedzi? Ja. Yes, no nic nie dzieje. Tłumaczy jakby chciała, a nie mogła. A idź pan. Przestań. Ja mówię powoli, pan. Ale panią P postał w gimnazjum. Ty jej nie miałeś. Ale wiem kto to jest. Znaczy kto to był. Był. Bo ja była wychowawczyni. Pani tak to zwane dziewiątki... Tak naprawdę mówiąc to nawet i pani S była od niej lepsza. Pani polskiego? Nie, od... mój chodzi o majzę cały czas. Pani i S mnie jeszcze później przecież uczyła. To wiem, od chemii która. Też. Wiem, która. No. Przecież ona wiem. Była lepsza od tej aktualnej. Nie mówiąc już, że ta pani P to była tak zwane 9,5 palca. Jo. Ciekawe jak ona jeszcze do 10, ty, czy większy z ułamkami się chyba bawił? Nie, normalnie. Pewnie, że normalnie coś, tak śmiejemy głupio, ale... Dobra nauczycielka była. Nauczycielka właśnie w ogóle darmista. A jako wychowawczyni to już w ogóle. Taki luz. Ja nie wiem, ale fajnie. O kurczę, jajka pełne. Znaczy... Jajka się... pełne. To i się odczyć. No właśnie. To idę pozbierać. Ja lecę to zadanko. I właśnie, a to pod koniec odcinka chyba polecimy tego, nie?
Czego? O praskę, czy teraz już lecisz? A ja teraz polecisz. Lecę. Zaraz lecę, polecisz, tylko ci odstawię, przyczepę ci odstawię i lecę tym samym, co... sobie pozbierasz trochę. No. Dokładnie, spiatuj to. A przyczepa jeszcze na ten trza liczy 90 tysięcy. No, bo sprzedaliśmy ją. Automatyczna do wełny chodzi. Czy nie do wełny, tylko do kostek. No, do kostek. A sprzedaliśmy tą do trawy? Automatyczną sprzedaliśmy chyba. Tak. Tak, to kolejne 90. Nioch, nioch. Mi się płakać chce, a nie nioch, nioch. Kredyt jeszcze zaciągnięty, ty. No, bankruty. Odrobimy, odbijemy się od nadmiaru. Odrobimy pańszczyznę, tak. Tylko w lot to trzeba 90. Ile tam było? Szóstka skreślić? No. Szóstkę skreślić i jesteśmy mocarzy. Ale i tak nie wrócą pewnie te czasy, te 1 200 000 na konwerter wiatru. No chociaż zdziwiłbyś się, jakbyśmy jeszcze w tym sezonie zdobyli. I to na nie na jednego. Zasadnym odcinkiem. Nie, wcale wydaje mi się, że tak długo nie będziemy. Do 60 jak dobijemy, to będziemy mieli już miliony. Według mnie, a zobaczymy, jak to wyjdzie. Czyli znaczy, że nie. Nie, no to zobaczymy, jeśli dobijemy do 60. Zobaczymy po prostu, na jakim poziomie skończymy serię, o tak. Ja na jednym Ursusie, jednym Kramerze, pługu czteroskibowym i siewnikiem 2,5 metra. Najsłabszym kombajnie. No, ale mógłbyś tą rurę wystawić, to tu nie. Dobra, nie marudź. No to ja ci tylko stawiam i lecę kupować. No ty masz. Nie już, no. To masz tam te robić. Czekaj. 90 tysięcy, to 80 tysięcy potrzebujemy. No, ko. To przydałyby się te zadanka z kuszeniem, przydałyby się, nie powiem, że nie. Trzeba w polu coś popracować. No to pracujemy cały czas. Nie mówiąc o tym, że rzepak ma być przecież puszczony na tym najmniejszym skrawku, też jeszcze. Troszkę będzie tam. A nie mieliśmy rzepaku jeszcze w tych magazynach? No i chyba wątpię. Mi się wydaje, że ty wywoziłeś do silosów, bo stwierdziłeś, że czekamy na zapotrzebowanie. Bez kitu 30 tysięcy. No właśnie, to o czym my tu mówimy? 30 ton. A rzepa poszedł do góry. No właśnie, no to o czym my tu mówimy? W młynie za 591 za tonę. No ty panie majster, tośmy bogaci. Ja tu jeszcze 5 tysięcy fanat zarobił. O, czekaj, zostawię. Ale zapomniałem na czarną godzinę te zboże odstawia. O, ha, czekaj. Fajna niespodzianka. Dobra, za 20 tysięcy kosztująca. Dziękuję. Wyjdź na chwilę, ja się ją zobaczę, bo nie pamiętam. Do widzenia. Aha, to jest... Dobra, to nie wiem. No kurczę, nie wszedłem tymi drzwiami, co wszedłem. Aha, bo ty w sklepie kupowałeś, dobra, no. No kulturalnie. Big Pipa, aha, Big Pack, dobra, Big Pack. Weź... dobra, nie ważne, to nie jest ważne. A czekaj, zobaczymy, czy w ogóle jest ten manual attaching. Działają. No dobra, to ja ci podjadę. Czekaj, to nic nie rób. Ja ci powiem, kiedy u mnie pokazane, że już bym mógł podłączyć. A to ja też będę widział u siebie. Dobra, mogę. Czekaj. Przyłącz i od razu mi się odczepia. Olol. Odejdź. Olol, no faktycznie. Dobra, nie było tematu. Działa, ale... Aha, bo on jest podwójnie wrzucony może, dlatego. No właśnie, i działa, no właśnie, włącz, wyłącz. Dobra, mniejsza, podjadę temat. Nie było to. I nic wam nie powiemy dlaczego. Absolutnie. Właśnie, bo mówiłem, że mam temat o filmach. Wzięło mnie, rozumiesz, ostatnio na oglądanie filmów. Takiego dobrego kina. W sensie, że wiesz, Mel Gibson, Sylvester, Stallone, te sprawy. Ty mi podziel się własnymi wrażeniami, kiedy ty filmy lubisz. Ja szczerze mówiąc, ostatnio horrory jakieś oglądałem, ale to i tak już było jakiś czas temu. Oglądałeś Laleczkę Chucky? Laleczkę Chucky nie oglądałem. Co obejrzeć, bo fajnie. No, wiadomo, z klasyki, nie? Jakieś thrillery, anakondy, aczkolwiek ja, takie straszne, szczerze mówiąc, że... takie z takich tych polecanych, że tak powiem, tak to nazwijmy, to ostatnio oglądałem Sinisters. No. To jest... A oglądałeś Resident Evil, czy coś w tym stylu? Nie, też nie oglądałem. Też fajne, a Jestem Legendą oglądałeś? Jestem Legendą oglądałem. Fajne to w miarę. Jest też dość stare.
No też tak, a na przykład egzorcyzmy. A egzorcyzmy Emily Rose? Jo. To tak? W szkole, to rozmawialiśmy o tym w pierwszym sezonie. A no faktycznie. W pierwszym sezonie, z 11 jeszcze. No bo ostatnio. Ty to robi Koski czy nie robi? Musi robić. Tylko pamiętaj, że to najpierw wychodzi i te trzy musisz zrobić, dopiero wyjdzie. Czwarta wyjdzie dopiero. Spok. Nie było tematu. No to ja mam najwidoczniej dwie dopiero zrobione. O kurczę. Masakra jakaś. Dobra. A no leci coś taka. O egzorcyzmach tośmy rozmawiali jeszcze w LS 11. Chopy, kiedy to było? 2 lata temu. Jak jeszcze Ukraina miała własne terytorium. Chopy, no. Nawet... Co tam? Sam się z takich horrorów. No piły, nie piły, te sprawy. Piły to na... Piła to, że powiem, bardziej pod to jest... coś obrzydliwego, tak to nazwijmy, podchodzi. No. Listy. Aż ciekawości zobaczę, kuźwa, który to był. Ale weź, na serio, Resident Evil fajny jest. Podstawowe przygotowanie, kupowanie, ostatni początek końca. Kurde, ja nie pamiętam, w którym. O, zrobiłem pierwszą kostkę. O, teraz pyk. Powiększamy budżet. A co do 11 patrzysz? No, ale nie ma po tytule. Myślałem, że po tytule jest, ale nie ma po tytule. Nie, trzeba było napisać, dzieci tego nie oglądają się, tu byśmy wiedzieli. Ale dobra, to wiem, że było właśnie w 11 na ten temat rozmawialiśmy. Już tylko wysypię tutaj ten jęczmień, co mi został. O Boże, tu tak krzywo kosił. No początek to coś ty dokosił. A to jest ten ból stary, jak można zrobić 3 kostki, żeby były w środku, potem sprzedajesz praskę i nie dostajesz pieniędzy za to, że masz tam 3 kostki w środku. No 3 kostki to akurat tam za wiele kasy nie jest, to prawda. Ale to powinno być, że robisz jedną, a drugą już wysrywa. Przynajmniej moja taka opinia jest na ten temat. Widocznie tak ma być, skoro tak jest, to tak ma być. Zrobili taką drugą kostkę, a widziałeś na Facebooku tego gościa, który był legendą, że dał się sprasować. A to te, a to, ale ostatnio gdzieś było, jak jakaś dziewczyna jechała, prasowała i wpadła pod praskę i zabiła się na miejscu. A, ja wiem, że gościu dał się sprasować i podał to widziałem, to wskoczył z tego i sprasował. Że tak powiem się. Tak. To widziałem, to też nie wiem, czy nie oglądaliśmy, nie gadaliśmy nawet o tym w jakimś odcinku. A to najlepsze to i tak było, jak te dziewczyny się dwie biły jedna drugą szpadlem. No nie mogę zapomnieć tego filmu, no masakra. Dobra, aha, bo to było tylko... Dobra, czaję bazę. To czekaj, czaję przyspieszę bazę. Może ten czas. A już jak co robisz? Ja mam robotę, tak, że mi to w sumie wiesz. Nalajcie. Dobra. Z horrorów. Szczęki, a to raczej thriller. Czekaj, idę na zadanko. Zwiaduś. Szczęki, coś kojarzę, to też jest, ale... to jest klasyk. A, wiem co ostatnio oglądałem jeszcze. Jedynkę i dwójkę Igrzysk Śmierci. Też oglądałem. Nawet wciągające się powiem. Jakoś tak niby, pomimo tego, że za bardzo nie lubię, że to powiem science fiction i tak dalej, bo to jakiś tam, że powiem, namiastek tego miał. Ale no, tak troszkę. Film w razie wciągający. No i ostatnio chłopie sobie obejrzałem, było na Pulsie bodajże, albo coś w tym stylu, te kanały takie, że taki film W imię króla. No to nie wiem. To jest raczej tak o średniowieczu. Mi się to bardzo spodobało, chciałem sobie to pobrać, bo nie obejrzałem do końca w telewizji, stałem tam z godzinę może około. Chciałem sobie tam dooglądnąć, powiedzmy. Okazało się, że też jest W imię króla. 2. No. No i... Lepsze jest to, że W imię króla jedynka, fajnie wszystko tam, już nie pamiętam obsady, ale nie będę strzelał, taki fajny dziadek, dosyć znany grał, taki siwy. No i wiesz, fajnie wszystko średniowiecze, nie tam trochę magii, nie magii, takie trochę fantazy, nie? W dwójce grał taki gość podobny do Gordona Ramsaya, nie wiem, czy kojarzysz takiego kucharza, taki z Hell Kitchen i tak dalej. No i pod twarz bardzo podobny i wiesz, i jest normalnie, tylko już nie pamiętam też miasta, ale to już wiesz, to już jedynka była robiona w 2000 roku, kosztem w 2004, dwójka była w 2007 i to już niestety... Żywo! Uuuu!
Fufu. Dobrze, że ten rzepak został. Teren, teren. Ale zobaczę ile. 892, 30 tysięcy w kieszeni. Dziękuję bardzo. To w tym odcinku mamy jakieś ponad 60 tysięcy zarobione. No, idź sprzedawać. Już, czekaj, bo nie mam tak naprawdę ciągnika żadnego. No i nie skończyłem tematu. No i w tej dwójce, wiesz... 24 godziny to zaraz polecimy, tylko żeby nie zapomnieć po prostu. Słyszysz, Światek, no. I w tej dwójce już niestety tak zepsuli tą normalnie, powiedzmy, nie wiem, kontynuację, tak? Bo jedynka bardzo fajna była, naprawdę fabuła, bardzo fajnie, fabuła. Tak, i wiadomo, z nowoczesnego świata portalem do średniowiecza. Mhm. Jak ja tego nienawidzę, tak zwane, jak też jest film taki Two Worlds, Dwa Światy, też typają się, kurczę, jak ja nienawidzę coś takiego. Tak, albo niech to się rozgrywa. Tak, była jakaś bajka Disneya czy coś takiego, że niby z animowanego się tepnęli do zwykłego i chodzili po Nowym Jorku, coś tam tu było. Goście, tylko te Królik z Bugsy i tak dalej. Ale nie, właśnie, nie Królik Bugs. Królik Bugs akurat był okej. Tylko był jakiś taki film Disneya, to nowsze było. A ja z tym, z takim Murzynem w kosz na przykład grali? Nie, właśnie nie. Ale to był też było, że Jordan. Disney. To był Jordan i to nie było to właśnie. To wyszło, kurde, nie pamiętam, księżniczka jakaś była i oni po prostu po Nowym Jorku chodzili. Goście, nie? Nie. No dobra, już nie wiem, ale wiem na jakiej zasadzie to, no bo tak, już taka lipa jest. Z animowanego po prostu do Nowego Jorku i chodzą po mieście i nie wiedzą, co się dzieje, że tak powiem, nie? Ale powiem ci, że na przykład takie klasyki jak, nie wiem, Walczcie Serce z Melem Gibsonem, Patriota z Melem Gibsonem, Pasja reżyserii właśnie Mela Gibsona, nie wiem, Sylvester Stallone, Rocky Balboa, Rambo, te sprawy. Akurat Schwarzeneggera też... Burak jeszcze! Aj. Akurat Schwarzeneggera ja zbytnio nie traję, bo potem wszedł w strasznym złym kierunku swojej karierze aktorskiej w różne komedie i takie bardzo naciągane bajero, wiesz, że ciężarówka leci 300 na godzinę i tak dalej, to akurat, wiesz, lipa. Ale na przykład co, Szybcy i Wściekli ostatnio, dosyć na fali, są. No, niektóre są takie w produkcji, no, ale widzisz, ale trafi się perełka jedna na 10. Ta siódemka czy nie? Szybkich i Wścieklich? No. Coś ostatnio wyszło, jak się tam z czołgiem na autostradzie ścigali. Bo wiem, że miało wyjść, bo ten zginął, nie? I nie będę ten właśnie, łysy. No, i tam właśnie nie łysy, bo łysy to jest oficjal. Nie łysy, tylko ten blondyn, tak? No, właśnie, no, to ja wiem. A to dlatego, że on umarł tak naprawdę. No tak, no i on tam umarł nie żyje. Tym, no. No, musieli jakoś skończyć film, nie? No, ale właśnie, że powiem, dobrze, że tam mieli, bo oni mówili właśnie, że mieli jakąś tam scenę nagraną taką, tylko nie wiedzieli, nie chcieli tego wypuszczać, bo on chciał zakończyć coś tam niby, nie? Mhm. Karierę w tym filmie. Dobra, na razie tam powolny niech będzie. Że chciał zakończyć niby i jakąś tam scenę mieli, że tak powiem, zakończyć. Ale jak on się nazywał? Paul coś tam? Paul. Okay. Też, kurczę, nie pamiętam, weź tam, stukaj. Pol, Szybcy, Wściekli i wyjdzie ci. Walker, o właśnie. O, Walker, no właśnie. Walker. No, także tego. Co tam jeszcze takiego, Światek, oglądasz? Opowiadaj. Co ja oglądam? Poszukiwacze skarbów dla Discovery Channel. A ja ostatnio sobie Indiana Jones oglądałem, na przykład. Nie, ale powiem ci, że zarobiste są te programy na tym... Jeśli to oglądanie, to głównie ogląda Discovery Channel ostatnimi czasy. I te wszystkie walki o bagaż, bez kitu, bez kitu, tak jest. Wojny magazynowe, walki o bagaż, łowcy okazji, handlarz wspaniały, doskonały chyba. Doskonały, no. No handlarz doskonały. To są zarobiste programy, ja ci powiem, że ja tak lubię oglądać od godzinami. Bez kitu, no tak listują, a jeszcze te sezonów jest Wojny Magazynowe i Texas i, no, i coś tam, Gerard, ten cały Dave, tak? Daryl, Brandon. Kurde, gdzie ja tu mam jechać? Tu patrzę, gdzieś końcówka czasu, ale tu jadę i jadę. Dobra, mam. No. Jadę teraz, zabieram... Aukcję w ciemno. O, aukcję w ciemno, bo jo. Dobra, czekaj, tepniemy. Ej, coś. Bo trzeba, wełna jest cała. Dobra, to jest już czas normalny, więc tu poczekaj chwilę, najpierw... Bo też nie wiem, już od ilu czasu jest cała. Czekaj, to wezmę najpierw kosiarką, to ściągnę. Mi się na profilerze nie pokazało coś, że jest pełna, więc... Co tam jeszcze takiego?
tych... A, czekaj, a co się... No, włosy okazji... Warsaw Shore na MTV! Czekaj, coś takiego fajnego było. Gwiazdy Lombardu. Ostatnio albo ten dziadek, syn i wnuk. Z Lombardem coś, odlotowy Lombard, coś takiego. Nie, wiem, że ja wiem, no ale to ja dalej wiem. Wiem, że jest właśnie taki film Gwiazdy Lombardu. Uwielbiam normalnie. Uwielbiam oglądać, a najlepsze jest to, że w TV. Czekaj, kanał TTV albo na Pulsie w soboty od 12 do 20 właśnie są te moje najlepsze programy, najulubione. Chodzi o wiem jeszcze jaki kasę. Film, jeszcze jaki film jest zarąbisty i mogę go polecić serdecznie. Tomb Raider. Nie. Bracia. Bracia? Bracia. Co to jest? Jest, że tak powiem, dwóch braci. I oni, jeden jest, że powiem, dobry i on tam jest w wojsku, w służbie, że powiem, dla narodu i jak to w Ameryce wiem, co bywa, to jest, wiem, jak to w Ameryce to bywa, jest, że powiem, szanowany i tak dalej, a jego brat w więzieniu siedział, nie? I coś tam było, że ten pojechał na misję, ten wojskowy, niby zaginął, coś tam, jakoś uciekł i tak dalej. No, albo... Jeśli chcecie, to sobie wyjrzyjcie, bo naprawdę film godny polecenia. Mi osobiście, jako iż, że powiem, mój tata był na misji i tak dalej, to aż miłe to poleciała tam momentami. Zwłaszcza pod koniec tam, jak było... Ciężko poleciało. Posiarką. No i Boże, dopiero co, no czy te posiarki. No, słyszysz? A ja jeszcze polecam, teraz Sytus poleca. Jest taki film jak Skazany na Shawshank. Skazani na Shawshank. Też jest o więzieniu takim. Chodziło o to, że gościu został skazany na więzienie, że niby zabił swoją żonę, tak naprawdę ją nie zabił. Uciekł z tego więzienia. To jest bardzo podobne do Skazany na śmierć, taki był kiedyś serial. Że też na całym ciele miał te tatuaże, tych wszystkich planów więzienia tatuowane na sobie. Skazany na Shawshank, mówię wam, warto też obejrzenia. Jeśli ktoś chce strzelankę dosyć dobrą w serialach, to niech sobie wpisze Kampania Braci albo Szeregowiec Ryan. To też są bardzo dobre filmy. Szeregowiec Ryan jest dobry film. No? A Kampania Braci też jest fajna, jeśli chodzi o serial wojenny. Nie mówiąc, jeśli chodzi też o seriale, to ostatnio właśnie wyszli Wikingowie. Trzeci sezon będzie nagrywany w lutym przyszłego roku. No co tu się dzieje? Ja rypię. Nie mówiąc też o Spartakusie na przykład. Ale mówię wszystko teraz o serialach. A, widzicie teraz realistykę. Podniosłem na Facebooka na cały czas. Podniosłem traktorem kombajn. Pamiętasz, jak żeśmy robili przegląd widłakiem, jak podnosiłem tego? Tak, to było legendarne. Dobra. Czekaj, że będziesz się wpierdzielił po tego, a ja chcę pojechać po kosiarki, zrobić zadanie z kosiarkami i polecieć tego. Wziąłeś tą wełnę? Wełnę wziąłem. No jak dalej 100%? No ja wełnę wziąłem. Może się jakoś... Co tu tak jest zbugowane, trzeba bardzo daleko... Czekaj. Także no to by było tak powiedzmy zalążek tego, co Cytrus and Światek oglądają. I polecają. Polecają, bo fajne filmy. To można było naprawdę... Z godzinami gadać, tak samo jak wspomnieniami. No. Dobra. Aczkolwiek właśnie widziałem, że te odcinki, gdzie tam wspomnienia były, to... Co ty teraz robisz? Ja jadę teraz kosić to pole i rzepak sprzedać. Aha, dobra. No bo ogólnie to jest 28 minut, tak? Jeszcze chwila. No dobra. Spokojnie. Rzepak, a najpierw robisz zadanko, ja? No najpierw robię zadanko. To jak chcesz, to możesz lecieć, albo ustaw ten... Nie, ja lecę właśnie rzepak przynajmniej jedną tonę sprzedać. No, ile ma to? Jęczmień dam do silosów, bo i tak tutaj najwyżej sobie będziemy mieć na czarną godzinę później. Wezmę rzepak, sprzedam rzepak i będziemy kończyć. Spoko. Rzepak jest zapotrzebowanie w restauracji. A restauracja była? Restauracja powinna się świecić, nie? Gdzie to jest, więc... Tak, już wiem. A czekaj, bo też burak cukrowiec, nie? No, aha, no tak. Ale on też jest w restauracji. Tak? Burak też jest w restauracji, no? Dobra, to już wiem cię. Dobra, już wiem, gdzie... przy zadanku. Tam ten jęczmień na pewno nie wyrósł, nie? Bo za krótko było przyspieszone. Mam jeszcze nie.
najpierw się zasieje całe te pole i ewentualnie rzepak i dopiero się przyspieszy całkiem, bo to nie ma sensu. Nie rzucam. Dobra. Dobra, do restauracji, okej. Papier, dobrze, tyle co my kasy zarobimy w tym odcinku, to jest głowa mała. No raczej nie. Aktualnie mamy 50 tysięcy. Ale nie wiem, co się z tą wełną dzieje, po prostu trzeba przyspieszyć czas, to samo się naprawi, bo to jeszcze czyta, jakby jeszcze wełna była tam. Czekaj, to ja na chwilę przyspieszę. I już dam. I powinno być gitara. A, ale ten rzepak normalnie nam z silosa spadł wręcz, bym powiedział. Dobra, i już czas leci, zadanko leci i kuszenie też leci. No bo widzisz, tak wspominanie i gadanie jak na dany temat dosyć długo, to się raczej nie nudzi. No, to zarobiście się i nagrywa i ogląda i w ogóle. Ale to weź taki temat wytrzaśnij, ja już nie mam tematu na kolejny odcinek, a będziemy tutaj nagrywać kolejny. A to wiesz, wszystko da się zrobić. No, więc znowu są jajka pełne chyba. W sensie, że... O, ja mam, Max. Tylko że mam poza odcinkiem ci powiem, zobaczysz co o tym myślisz i zobaczymy. No dobra. Ja idę sprzedać tego i bo tam na jedną szczepę się zmieści chyba przy cały rzepak, nie czy nie? No już lecę sprzedać, nalajcie. No, ta przyczepa ile ma? 60 parę ton? Chyba. 46 900. No, ja jeszcze 10 tysięcy zarobiłem. Dobra, to idź tam do kombajnu, ja tam sprzedam teraz zboże. Przyspiesz czas i przyjadę ci z tą przyczepą i będziemy kończyć. Okej, czekaj. Ja mam tam jechać siać. No przyspiesz czas i koś już. Przyspiesz czas i koś, bo tam już jest dosyć kawałek ładny zasiany, ci powiem. No jest zasiany, ale nie wiem. Albo dokończ siać i. Właśnie mi się wydaje, że lepiej będzie, jeśli skończymy to siać i to ten rzepak też zasiejemy tam. No to nie, najpierw jedźmy, bo trzeba zrobić te. Co? Gdzie to się teraz jedzie? Trzeba będzie, rozumisz. Co jest, kurczę, no, jeszcze mi zrobimy, ty skosisz, ja zrobię tego, pozbieram potem te kostki, jeśli dorobimy się. Ile kosztuje? Najpierw zasiej do końca jęczmień i tyle. Kolejne 136 trzeba na tego, na paszowóz. Na ten najlepszy oczywiście mówię. No na ten samojezdny, bo on od razu sobie bierze tam i tak zasysa i lecę. No, dobra, to ja lecę ci tam ustawić tą przyczepę i będę zaraz podsumowywał. Troszkę dostaje się dzisiaj dłuższy odcinek, dlatego łapka w górę. Łapka w górę się zawsze należy. Łapka A. Tra. Dobra. Pokaż raz, co się stać. Ale nie jeden raz, słuchaj. Kup praskę, praskę. Kup mi praskę. Ale sprzedałeś już cały ten, czy nie? No tak, no co ty myślisz, ja się będę drobne bawił. Cały rzepak? No 30 tysięcy to było, co to, nawet miałem 70% przyczepy tylko. No to nie dostaliśmy 30 tysięcy. No nie, no bo jak rzepak nie ma nawet za 900, to dostaliśmy 27 tysięcy. No a dostaliśmy, nie wiem ile, 17? No 27 ci tłumaczę. No jakim cudem, jak było no, dopiero co 28? 30 razy 911, to ile to masz? 27 tysięcy około. No a patrz, że 28 tysięcy było, jak ja skończyłem zadanko, a ty jeszcze nie sprzedawałeś wtedy. No bo my mieliśmy, kurczę, my mieliśmy 10 tysięcy, ty zrobiłeś 10 tysięcy, mieliśmy 20 i plus te 27 około, mam te 46 tysięcy. Wszystko się zgadza. 28 tysięcy mieliśmy, jak ja skończyłem zadanie, a ty jeszcze wtedy nie sprzedawałeś. Sprzedałem całość do restauracji. Tam dobra, ale mi się wydaje, że jest trochę źle policzyło. Nie, zobaczymy na odcinku, bo mi się wydaje, że 28 było, bo jak ja skończyłem zadanie, było 28. No. Tym, co za banko dostałem, a ty jeszcze nie sprzedawałeś wtedy rzepaku. No 30 ton razy 900 to jest 27 tysięcy. No a mieliśmy 28, zanim ty zacząłeś sprzedawać. No to albo nie dodało, albo źle liczymy. Albo źle liczymy. No nie, zobaczymy na odcinku, jak to będzie. Dobra, też tutaj odstawię tą przyczepę no, i jak ja podsumowuję, no to przy was w tym odcinku, żeśmy nieźle zarobili na zadankach, na sprzedaniu 80 rzepaku. 80 tysięcy prawie.
No, na szczęście było ten zapotrzebowania rzepaku. Mieliśmy troszeczkę u siebie w silosach jeszcze, tak na czarną godzinę, wiecie, wyczuliliśmy to, no wyczuliliśmy, to już jest jednak nos profesjonalistów. No, opowiadaliśmy się troszeczkę o filmach, także mam nadzieję, żeśmy absolutnie was w tym odcinku nie zanudzili. Także co, zapraszamy was na kolejny odcinek, także na razie, cześć i siomaneczko. Trzymaj się do kolejnego odcinka. No i papa. 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 Pa.